Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jaki sposób można zrobić samemu tak zwane flower boxy z papieru i oczywiście wykorzystując do tego sztuczne kwiaty. Pierwsze pudełeczko jest tak zwane pudełeczko z półeczką. Jeżeli nie mamy kwiatków na wystarczająco długich tych drucikach, ewentualnie chcemy zrobić nieco inną kompozycję, nie mamy tej gąbki florystycznej, no to wtedy jak najbardziej pudełeczko z półeczką. To jest prezentowany rozmiar 3 na 5 cali. Mamy też 3 na 5 cali bez półeczki oraz tak się prezentuje 4 na 6 cali. Zupełnie taki duży boks. Dzisiaj zrobimy sobie wersję z półeczką. Więc w opisie znajdziecie, że tak powiem, instrukcję wykonaną przeze mnie na dwa te rozmiary boksów i jak je zrobić z kartki A4, bo z kartki A3 nie byłoby takiego problemu. Przy czym, no, ja nie dysponuję kartkami A3 i będziemy tutaj teraz składać. Pierwsza sprawa jest taka, że potrzebujemy kartkę w rozmiarze na ścianę, jedną ze ścian 10 na 3 cale. Więc ucinam 10 na 3 cale. Będzie jedna ze ścianek. Ten duży trymer już mi nie będzie potrzebny, już dam sobie radę z małym. Czyli mamy jedną ściankę. Następnie potrzebujemy dwóch jakby denek, bo jedno denko jest denkiem faktycznym, drugie jest naszą półeczką. I tutaj do tego celu potrzebujemy dwie kartki w formacie 4 na 4 cala. Tutaj naprawdę staramy się o precyzję, o to, żeby to było jak najbardziej równe, żeby nam się ta kompozycja ładnie składała. Czyli mamy jedno denko i naszą półeczkę jeszcze docinamy, czyli 4 i 4. Oczywiście montowanie denka i półeczki nie jest obowiązkowe, ale w moim tutaj będzie obligatoryjne. I następne to jest 3 na 5 cali kartka, więc biorę 3, 3 i 5. Bardzo lubię takie mniejsze wymiary pudełek, bo mogę używać właśnie tej mojej niezawodnej mini bilotyny. To już mu nie jest potrzebne. Teraz będziemy sobie bigować. Jeżeli chodzi o bigowanie, no to można użyć tutaj zwykłej linijki i tego dłutka. Możecie użyć małej tablicy, chociaż uważam, że bigowanie na małej tablicy z przesuwaniem miary, no, może tutaj dla niewprawionego oka będzie problematyczne. Najpierw przechodzimy do bigowania tego dużego kawałka i biguję go na jedną drugą calę. Następnie 3 i 1 druga. Następnie 6 i 1 druga oraz 9 i 1 druga cala. Kolejne bigowania to będą nasze denka półeczki. Tutaj bigujemy na 1 drugą oraz 3 i 1 druga. Następnie 1 druga oraz 3 i 1 druga. I to samo robimy z pozostałych. W opisie filmu zostawiam Wam instrukcję. Może komuś się przyda taka forma. Zwłaszcza, że boks, który dzisiaj wykonujemy, robimy z okazji Dnia Mamy. No i teraz mamy takie elementy.
pozwolę sobie już wziąć taśmę klejącą i ponaklejać taśmę na wszystkich krawędziach. Zaraz pytanie, czy to będzie trochę za duża, więc skorzystamy z tej mniejszej. I tutaj nie przekładamy się za bardzo, bo zaraz będziemy ścinać rogi. Więc przyklejam taśmę. Kolejna taśma i tak jedziemy w kółko. Jest to pewnego rodzaju taśmowa produkcja z tym przyklejaniem taśmy po kolei. Trochę mi się tu zjechało, ale to nic. No i kolejne. I z tej strony jeszcze. Ok. Kiedy mamy już to tak pięknie poprzyklejone, zaginam swoją taśmę. Tak ją dociskam, żeby mocno się trzymała. Ok, podociskałam. Teraz mogę przejść do obcinania. Pierwszym krokiem będzie obcięcie tutaj pod skosem tych krawędzi, żeby one nie były aż tak bardzo widoczne po zaklejeniu papierem. To właśnie po to jest ten zabieg. Ok, mamy jedno. Tutaj po prostu nacinam po dwie naraz krawędzie, tak żeby one na siebie nie zachodziły, żeby nie stwarzały tego grubszego, że tak powiem, tła i żeby było nam to łatwiej przykleić. I to samo robimy z drugim dękiem. I skończone. Następnie zaginamy sobie wszystkie te krawędzie. Staramy się to robić jak najbardziej idealnie równo. To znaczy pilnujemy, żeby te ścianki pozaginać tak, żeby one nigdzie raczej tak nie odstawały i żeby to zbigowanie naprawdę przebiegło w sposób idealny. Najbardziej, jak to się oczywiście da w przypadku rękodzieła, więc staramy się. Zaginamy wszystkie krawędzie. Bardzo dużym problemem może być przygotowywanie floral boxa z w formacie 4x6. Właśnie dlatego, że tam jedna ściana połączona jest z bokiem, więc przygotowując z papieru kraftowego, mówię tutaj o tym, papier kraftowy, widzicie, to jest ta inna strona, bo to jest ta wersja, że tak powiem, próbna. Powinnam przebiegować to z drugiej strony, ewentualnie nie korzystajcie z papieru kraftowego. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Albo no, niektórym może to nie sprawiać różnicy, dla mnie jest to różnica, więc na pewno będę dążyła do zaklejenia maksymalnej części. Ok, mamy pozaginane. Teraz tak pomyślałam, że w tej naszej ścianie z życzeniami zaokrągle rogi. Można użyć tutaj wykrojnika, jakiś koronek i tak dalej, można nic nie robić. Ja to tak zaokrąglę, żeby nie było tak bardzo takiego efektu surowego. I teraz składanie całej naszej kompozycji. Najpierw biorę jedno wieczko, w sensie denko. Odklejam jedną część taśmy i przykładam do tej ściany frontowej.
starając się, żeby to było naprawdę maksymalnie równo. Więc tutaj sposobów możecie mieć wiele, patentów, a każdy na pewno się przyda. Dociskam taśmę. Tak, jeszcze sprawdzam, jest ok. Następnym krokiem jest umocowanie tej ściany, że tak powiem, okalającej. W związku z tym tutaj też odrywam taśmę, w sensie błonkę z taśmy. I staram się to zrobić maksymalnie prosto, równo. Oczywiście możecie to kleić też klejem, co ułatwi zdecydowanie pracę. Ewentualnie możecie skorzystać z jakichś innych metod klejenia tymczasowego, ale myślę, że to nie będzie miało znaczenia. Ja to wykonuję w tym momencie taśmą, bo ta taśma raczej to przetrzyma, ale jeżeli byście nie miały pewności, nie mieli pewności, to jak najbardziej zachęcam Was do skorzystania z kleju. Będzie wymagało to mniejszej precyzji, ale pozwoli Wam manipulować, manewrować. Teraz odklejam z naszego denka taśmę. I wszystko składam, żeby nam się stworzyła bryła. Zanim docisnę, poupycham, tak żeby mieć pewność, że to na pewno złapało tak w 100%. Tu widzę, że coś mi nie dochodzi, więc poprawiam. Dopiero dociskam. I teraz mogę prześmigać to, że tak powiem, w środku taśmą, kością. I teraz tak, mamy wklejone nasze denko. To teraz czas na nasze wieczko. Zanim ściągnę taśmę, sobie dopasowuję, dopracowuję, sprawdzam, czy to na pewno mi tak tutaj pójdzie. Tu trzeba uważać z tej strony, gdzie mamy już przyklejone elementy, ponieważ papier się może tutaj o to zaczepić, zagiąć. Ok, wchodzi, jeszcze nie wyrównywałam, ale wchodzi, więc ściągam wszystkie błonki z taśmy i zaraz, żebym mogła trochę pomanewrować tym moim wieczkopółeczkiem, wieczkopółeczką, no to posmaruję to trochę klejem. Klejem smaruję w miejscu, gdzie mam taśmę dwustronną. Da mi to trochę takiej możliwości manewru. Teraz bardzo delikatnie. O, bardzo źle. Bardzo delikatnie, zrobiłam bardzo okropnie. Ok, jeszcze raz. Próbuję to usadowić w odpowiednim miejscu, tak żeby została tutaj lekka możliwość, że tak powiem, ułożenia dekoracji. Staram się, żeby to było w miarę równo. Nie wiem, czy to Wy widzicie, ale uciekłam trochę z kadru. Dobra, z tej strony jest nieco... Można sobie zaznaczyć jakąś linię pomocniczą, do której wysokości chcemy to przyklejać, ale moim zdaniem to nie ma najmniejszego sensu, skoro i tak całość będzie zakryta. Teraz jeszcze tutaj. I tak przez trochę musimy podtrzymać, żeby wszystko nam fajnie złapało.
Okej. Z mojej strony pudełeczko, baza mojego pudełeczka jest gotowa. Za chwilę zajmiemy się ozdabianiem. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Speaking, I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. Think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were both to like sail away. Don't wanna care. Can you be here? And I'm good alone. I'll be okay. Miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not.